Metodą podstawienia rozwiąż układ równy. Y równa się minus 5x plus 8 oraz 10x plus 2y równa się minus 2. Popatrzmy tutaj. No, pierwsze równanie jest rozwiązane względem y, prawda? Czyli tutaj naturalną metodą będzie użycie tego pierwszego równania i w miejsce y w drugim równaniu wstawienie minus 5x plus 8. Czyli może to zróbmy. Drugie równanie 10x plus 2 i teraz w miejsce y wstawiamy tutaj to, co mówi nam pierwsze równanie, że y to jest minus 5x plus 8 i to wszystko jest równe minus 2. Czyli teraz liczymy 10x, potem jest plus 2 razy minus 5x. Aha, to jest minus 10x, czyli tu nie będzie minus 10x. I plus 2 razy 8, czyli plus 16 i to jest minus 2. No i tak, po lewej stronie mamy 10x minus 10x. Aha, czyli w ogóle x-ów nie ma i otrzymujemy równanie 16 jest równe minus 2. No co to znaczy? Czyli co? Czyli jeżeli x i y spełniają te dwa równania, to 16 jest równe minus 2. No ale 16 nie jest równe minus 2, czyli to jest równanie nieprawdziwe, czy też sprzeczne. Nieprawdziwe. No to to oznacza, prawda, że nie ma takich x-ów i y-ków, które spełniają te równania, bo gdyby były, to 16 byłoby równe minus 2, a 16 nie jest równe minus 2. Czyli to jest równanie nieprawdziwe, czyli ten układ równań nie ma rozwiązania, czyli jest sprzeczny. No i może popatrzmy jeszcze, jak to tak sobie zilustrować graficznie. No wiemy, że takie równanie reprezentuje nam prostą w układzie współrzędnych, więc może tutaj naszkicujmy tę prostą. Y jest minus 5x plus 8, tak? Czyli punkt przecięcia z osią x-ów jest 8, czyli tak, powiedzmy, że będzie 2, 4, 6, 8. 2, 8, czyli tu jest tak. No i dla x równego 1, y jest minus 5 plus 8, czyli 3, czyli powiedzmy, że tu jest 2. No to dla x 1 to jest gdzieś 3, jest tutaj. Mniej więcej. No i to jest jakaś taka prosta. Y równe minus 5x plus 8. Może popatrzmy teraz na to drugie równanie. Również zobaczmy, jaką prostą ono reprezentuje. Czyli tak, 10x plus 2y jest równe minus 2. Chcemy teraz to równanie zapisać w postaci, jako równanie proste i w postaci kierunkowej, czyli co? Minus 10x. Odejmujemy 10x od obu stron. I wtedy mamy 2y równa się minus 10x minus 2 i dzielimy przez 2. Czyli otrzymujemy y równa się minus 5x minus 1. Czyli widzimy, że to drugie równanie ma ten sam współczynnik, prosta określona tym drugim równaniem, ma ten sam współczynnik kierunkowy. Czyli to są proste równoległe. No i teraz ona w punkcie x równym 0 to jest minus 1. No i to jest prosta równoległa do tej. No i proste równoległe się nie przecinają. No to znaczy, że ten układ równań nie ma rozwiązania.